W zasadzie jest to dla mnie dość nietypowa akcja, ponieważ muszę przyznać, jest to pierwsza stricte społeczna akcja skierowana do mieszkańców Katowic, jak i w ogóle do ulicy. Po części zostałem sprowokowany zaproszeniem do udziału w projekcie Do Sztuki Gotowi Start, która ma głównie ten wymiar właśnie społeczny, edukacyjny, mający na celu zaproszenie mieszkańców, czy po prostu zwykłych przechodniów do galerii, do przekroczenia drzwi galerii i próby zaciekawienia nowymi formami sztuki. Pomysł, jaki włożyłem do tego projektu, był dość prosty, ale również osobisty. Rozdaję mieszkańcom i zwykłym przechodniom białe koszule, taki właściwie dla mnie symbol odświętności. I to jest zaproszenie do zarezerwowania sobie czasu na świętowanie, na wykorzystanie jakby tej koszuli do nadania jednemu dniu, może jednej godzinie do nadania tej godzinie czy temu dniu charakteru święta, osobistego święta, wyjątkowego, rozumianego przede wszystkim na swój osobisty sposób. Dostaję dzisiaj koszulę za darmo. Pod jednym warunkiem, że znajdą panie sobie jeden dzień, któremu nadadzą odświętny charakter w najbliższych 2 tygodniach. Dla mnie, dziecko, każdy dzień jest odświętny, a zwłaszcza jak przyjechałam z Krakowa i odwiedzam. Ja też przyjechałem z Krakowa. 42. Rozumiem. No chyba że pan dziewczyn nie obejmuje. Jeżeli to w cienkim pasie. Drugi etap to jest próba zaproszenia tych osób do galerii i do wzięcia udziału w wystawie, która będzie jakby raz, że podsumowywała projekt Do Sztuki Gotowi Start, a dwa, że mają jakby okazję podzielić się tym dniem, czy tą odświętnością już jakby w murach BWA. Czyli mówiąc wprost, dostają możliwość wystawienia swojej pracy, czy jakby odpowiedzi na to, na to hasło święto Galerii Miejskiej. Jaki rozmiar? Może bardzo być pikselka? Ale tu jest za gruby, bo idę, wie pan, idę na wesele, to bardzo potrzebuję. No to cudownie, akurat na temat. W sobotę. No to cudownie. Koszule są oczywiście rozdawane za darmo. Mają swoją ukrytą w kieszonce adnotację z delikatnymi wskazówkami. No i przede wszystkim z prośbą, która ma zachęcać do wzięcia fizycznego już potem udziału w samej wystawie. Jeśli chodzi o działanie właśnie w przestrzeni miejskiej, to kilka razy oczywiście zdarzyło mi się, natomiast miało ono zawsze ten charakter ewidentnie performatywny, już nie akcyjny czy happeningowy, tylko raczej to była forma, no, że tak to nazwę, egocentryczna, czyli w klasycznym wystawieniu siebie na pokaz przed publicznością. Tutaj, tak jak mówię, jest to akcja stricte społeczna i jest to coś dla mnie nowego i właściwie badamy teren Katowic, badamy reakcje ludzi, a przede wszystkim jestem bardzo ciekaw, ile znajdziemy odpowiedzi takich już namacalnych za 2 tygodnie, kiedy będziemy szykować się do ekspozycji wystawy BWA. I jakby to będzie najbardziej ciekawe, czy te koszule po prostu zostały tylko rozdrapane, czy jednak zmuszą do jakiejś refleksji i czy po prostu pojawią się jakieś odpowiedzi. Możemy sobie mniej więcej projektować, jakie formy mogą to być odpowiedzi, ale jakby najważniejsze chyba jest to pytanie, czy wręcz procentowe, ile ich się pojawi za 2 tygodnie. No nie wiem, no coś chyba zrobię z tą. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób się pisze na koszuli, tak żeby to się nie starło, bo ja nie robiłam tego wcześniej. Jest ładna i przyjdę na reklam do was, na pokaz. Ale będzie pani... Chodziła w nich, tak, tylko w niedzielę. No jest fajno, bo lubię białe koszule, no i święta są państwowe, nie? Państwowe tam, no różne święta, tylko, ale no kościelne te są, nie no, są kościelne, nie? Rozdaję nie do końca za darmo. Mogę ci podarować jedną koszulę. No i co? Masz jakiś pomysł na odpowiedź na to ćwiczenie? Nie. Nie masz? Coś wymyślimy i na niej po prostu olejną farbą wymalujemy. Mam taką zdolną wnusię,
ale na pewno będzie to związane właśnie z porą roku. No i oczywiście na tej bieli, no to będzie na pewno coś wspaniałego, bo ona pięknie maluje a przy okazji. I przyjedziemy oczywiście do Katowic, bo nie jesteśmy stąd. Reakcje są generalnie bardzo pozytywne. Znaczy jest pewne niedowierzanie, jest pewna podejrzliwość, że ktoś coś za darmo rozdaje. Z reguły są to życzliwe reakcje, odpowiedzi. Także jest to miłe i pocieszające. Jest to też jakby, można powiedzieć, tworzymy takie małe święto, prawda, w tym dniu. Budujemy jakby nowe relacje, poznajemy nowych ludzi z bardzo różnych sfer społecznych, w różnym wieku. Natomiast, no, jak dotychczas, to same te reakcje są bardzo pozytywne.